zobaczcie, po czym trzeba tutaj jeździć. Jeździć to jest chyba za duże słowo. Myślę, że tego trudnego odcinka nie zapomnę długo, także do zobaczenia na dole. Cześć, Rafał z tej strony, witam bardzo ciepło z trasy kolejnej pętli. Beskid Żywiecki, gravelowy trip wokół Babiej Góry. Jestem właśnie w trakcie, piękna pogoda, chociaż jest dość zimno, rano było minus 6 stopni, no ale teraz już jest w okolicach zera, więc jest bardzo przyjemnie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tę krótką relację, zachęcam do komentarzy pod filmem, wszystkie kciuki, łapy w górę oczywiście też chętnie ściskam. No a jeśli ktoś nie zasubskrybował jeszcze kanału, no to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobi. Śniegu jest dość sporo, niestety nie za bardzo się da jechać. Gdybym miał fatbike'a jeszcze elektrycznego, no to może dałoby się tutaj jakoś przemknąć, no ale przy takich cienkich oponach gravelowych, no to jest niestety niemożliwe, także czeka mnie troszeczkę tutaj wypychania. No liczyłem się z tym, bo wiedziałem, że w wyższych partiach będzie trochę śniegu jeszcze. No w końcu mamy zimę, wprawdzie ostatni dzień, no ale zima nie daje za wygraną, nie odpuszcza. No i wypycham do góry, nie ma z tym żadnego problemu, dla mnie to nie kłopot. Pilsko i Hala Miziowa, proszę bardzo, piękny widok. Nie można się napatrzeć, chętnie bym tutaj został dłużej, bo pogoda jest pyszna. Robiło się ciepło i aż szkoda stąd jechać, no ale muszę zjeżdżać na dół. Teraz do Krzyżówki, potem przez Krzyżową do Korbielowa, no a stamtąd już w stronę polsko-słowackiej granicy. We'll be right back.
trochę się zrobiło ciepło. 9% pod górę. Musiałem ściągnąć rękawiczki, ale jest bardzo przyjemnie. Mały ruch. Może dlatego, że jest weekend. Zaraz będę na Słowacji. No i już będę zmierzał w stronę drugiej granicy. Już na Słowacji. Za mną, jak widzicie, Babia Góra. Przede mną Kochutowa Dolina. Będę się przebijał na wschód do granicy polskiej. Pewnie trochę kluczenia po lesie. No, wydaje mi się, że znów trafię na jakiś śnieg i pewnie będę musiał trochę powypychać. No, mam nadzieję, że jakoś przebrnę. Chciałem na chwilę się zatrzymać, żeby coś zjeść, a poza tym nie bardzo jest jak jechać znowu. No bo niestety tego śniegu jest mnóstwo. On jest taki bardzo zdradliwy, bo nie dość, że jest miękki, to pod nim jest po prostu lód, więc trzeba strasznie uważać. Słuchajcie, zobaczcie, po czym trzeba tutaj jeździć. Jeździć to jest chyba za duże słowo, bo raczej trzeba tutaj ten rower sprowadzić. Także nie życzę nikomu takiej drogi. No tutaj, gdzie jest cień i nie ma słońca, no to niestety ten asfalt, który tutaj jest na całej ścieżce, to jest bardzo fajna ścieżka i w ogóle bardzo przyjemna. Zobaczcie, o tam już ten asfalt widać, tam gdzie jest słońce i ciepło. No a tutaj, proszę bardzo, jeszcze raz, jest to też szklaneczka idealna. Więc jazdy tutaj nie ma, trzeba ostrożnie zejść. Na szczęście to nie jest długi odcinek. Przed chwilą kilku Słowaków spotkałem, no i powiedzieli mi, że niestety tutaj jazdy w dół nie będzie. Za mną przecudna panorama Tatr.
warto było się tutaj na chwilę zatrzymać. No nie mogłem się nie zatrzymać i chwilę popodziwiać. Dzisiaj przejrzystość jest dość słaba, więc nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale uwierzcie mi, naprawdę jest przecudownie. Jestem już bardzo blisko granicy polskiej. No i będę już powoli wracał, bo już pół metek za mną. Ten ostatni odcinek tutaj zaraz przy granicy pod górę jest kompletnie nieprzejezdny niestety. Trzeba rower wypchać. No, do granicy już jest niedaleko, tutaj trzeba troszkę jednak pod górę się udać. No i potem już będzie zjazd, podejrzewam, że też tylko symboliczny, bo pewnie jest tak samo. Granica słowacko-polska. Dotarłem, nie było łatwo, bardzo ciężki marsz, ale bardzo fajny, przyjemny. No ale nie na rowerze, tylko niestety z rowerem obok. Teraz mam w dół na szczęście do Stańcowej, no ale też taki fragment będzie pewnie bardzo grząski, tyle że w dół, więc będzie łatwiej. No ale tam za chwilę ma być już droga, więc tą drogą już dojadę do jeszcze główniejszej drogi. No i tam już będę się kierował na zawoje i myślę, że tego trudnego odcinka nie zapomnę długo, także do zobaczenia na dole. Zatem skończyła się moja piękna pętla bawiogórska w Stryszawie. Bardzo gorąco Wam polecam, może nie zimą, bo widzieliście, co się dzieje na tych trasach, gdzie jest śnieg, no nie bardzo się dało jechać. No ale było bardzo przyjemnie, pogoda sprzyjała, także mam nadzieję, że relacja Wam się podobała. Dajcie znać w komentarzach, czy to się w ogóle da oglądać, czy da się słuchać, no bo to jest chyba też istotne. Jestem bardzo ciekaw, dziękuję, że wytrzymaliście do końca. Wszystkiego dobrego, cześć!